No. Tylko pytań proszę nie czytać. No dobra. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w przerwie wakacyjnej. Gościem Chemik Police TV jest Kasia Zaroślińska. Cześć Kasia. Dzień dobry, witam. No i zaczynamy od tego twojego złota, które zdobyłaś. I takie mam pytanie trochę może refleksyjne. No. Czy późno zdobyte złoto smakuje trochę lepiej? Nie wiem jakie zdobyć wcześniej złoto. Nie masz porównania. Nie mam porównania, natomiast chyba fajnie w ogóle jest zdobyć złoto, także myślę, że niewiele osób w Polsce może poszczycić się złotym medalem, więc lepiej późno niż wcale, ale mam nadzieję, że to nie jest ostatni. Okej, okay, a tak sobie pomyślałem, hipotetyczna sytuacja, w której ktoś się z tobą spotyka, jak masz 22-23 lata i mówi ci, że zdobędziesz pierwsze złoto po 30. No to co byś mu wtedy powiedziała? Panie, goń się, czy panie, w ogóle zdobyć złoto to dobra rzecz? Chyba bym powiedziała, że no nie, tak nie może być i może inaczej bym pokierowała swoją karierą. Natomiast zawsze jakieś tam inne priorytety miałam. Zawsze wolałam iść do klubu, w którym będę grała. Bo chyba lepiej zdobywać medale grając, będąc na boisku, niż gdzieś tam w kwadracie. Więc zawsze moje jakby wybory kierowałam tym, żeby grać. Żeby iść do zespołu, gdzie mam jakąś realną szansę grania, bycia na boisku. No i może dlatego tak się to opóźniło. No tak właśnie. No tak właśnie. Wiesz, że jesteś autorką najbardziej hitowej wypowiedzi w tym sezonie? Tej, na koniec. Wiem. Wiadomo, te trzy mecze przegrałyśmy, już nas skreślali. Chemik biedny przegrał i w ogóle straszne. No ale teraz pokazałyśmy i możemy to pokazać i tak jak powiedziałam kiedyś w wywiadzie, rozliczymy się po sezonie, więc się rozliczamy, kto ma taki. Ja i moja drużyna. To się zapisze na kartach historii Chemika Police. No to było tak pod wpływem emocji dużych. Mhm. I tak wyszło jakoś spontanicznie. No co mam powiedzieć. Akurat zdobyłam ten złoty medal i targały mną emocje. Tak no właśnie, zeszła z ciebie taka frustracja wtedy po tym meczu? Na pewno miałyśmy taki moment w sezonie, że wieszano na nas psy. Że mówili, że Chemik, takie zawodniczki, jak możemy sobie pozwolić na niektóre tam porażki na koniec sezonu i ludzie po prostu nas oceniali. Dlatego też mówiłam wcześniej w wywiadach, tak jak to powtarzałam, że poczekajmy, rozliczmy się na koniec sezonu. Mamy ten złoty medal, więc go pokazałam, że to, teraz możemy się rozliczyć, bo go mamy i tak naprawdę Puchar Polski, złoty medal. Jesteśmy najlepsi. Ale to wiesz, to chodzi o sposób, w jaki to powiedziałaś. No to była taka petarda. Ostatnio z Misią chyba o tym rozmawiałem. Zresztą ona, nie wiem, czy wiesz, użyła tego na swoim blogu. Jako w formie, no nie wiem, cytatu, czy coś takiego posłużyła się. No to fajnie. Także widzisz, poszła w eter ta wypowiedź. No, niektórzy może powiedzą, że jestem bardzo pewna siebie, ale rzeczywiście mogło to być jakby upust moich emocji, które na pewno towarzyszyły mi przez ten ostatni okres, kiedy przegrywałyśmy, bo ciężko jest, bo nawet nie pamiętam ile, 20? Mhm. No 20 chyba dwóch zwycięstwach pod rząd przegrać i później się zaczyna ta lawina. Ja starałam się w ogóle tego nie czytać, nie myśleć o tym, bo wiedziałyśmy jak, na jakim ale etapie. Ale niestety jesteśmy. To zawsze jakoś dociera. Nie? No dokładnie, dlatego też jak ludzie, no co się stało, przegrałyście i takie pytania, no na pewno też frustrowały. Po zakończeniu sezonu, po tym ostatnim meczu, powiedziałaś o tych swoich wszystkich rytuałach znanych już. Powiedz mi, jaka jest historia butów i liści laurowych w nich. Czy buty poleciały do śmietnika, czy jeszcze się będą nadawać? Ja już to komuś powiedziałam, że te buty to już naprawdę one ledwo co jeszcze dwa mecze i nie wiem, czy by podeszwa tam odpadła, czy cokolwiek, bo już były pozrywane w ogóle szlufki. Musiałam dziurki takie robić, żeby sznurówki mi się jakoś trzymały. Ale nie, to są buty historyczne. Nie wyciągałam z nich liści, przepraszam. O, dobry będzie. Wytniesz to. Liści laurowych. Jest złota wstążka od Iski, która mi przywiązała. Czyli nie są na śmietniku, gdzieś będą? Nie. One są teraz w szatni. I będą chyba pamiątką. Nie mam sumienia ich wyrzucić. Także na pewno pozostaną ze mną.
Złoty medal to bezsprzecznie najlepszy moment tego sezonu, a ja sobie pomyślałem, że może byśmy trochę pomarudzili, pomówili o dla ciebie, indywidualnie dla ciebie o takim najgorszym. Najgorszym momencie? No, być może miałaś jakiś taki trudny. No na pewno okres stycznia i lutego, kiedy grałyśmy praktycznie co parę dni. Ciągłe wyjazdy za granicę, bo grałyśmy Ligę Mistrzyń i tutaj w lidze. To jeżeli chodzi o fizyczność i jakąś tam głowę, no to to dla mnie było najgorsze, no bo to... Za intensywnie trochę było w tym sezonie, bardzo co? Bardzo intensywnie, poza tym spędzałyśmy ze sobą chyba więcej czasu niż ze swoją rodziną, dlatego na pewno to było ciężkie. Ale cały czas sobie mówiłam, że okej, zaraz to minie i będzie luźniej. Tak. Tak, że przetrwamy i będzie tylko lepiej. Żyłam tym marcem i zaraz tutaj tymi playoffami, ale według mnie jeszcze ta porażka, nie przeszłyśmy w Lidze Mistrzyń, to było to najgorsze. Okej. Okay. I teraz już na koniec tej rozmowy, bo tak jak ci obiecałem, będzie krótka. Pomyślałem sobie o tym, jak przychodziłaś do Chemika w tamte wakacje i jak sobie wyobrażałaś ten sezon i pracę w Chemiku i jak ten klub w ogóle wygląda. Czy było coś takiego, co być może albo odbiegało od normy w porównaniu do twoich poprzednich doświadczeń, albo coś cię zaskoczyło? Myślę, że na pewno... Tutaj wszyscy podchodzą do wszystkiego bardzo profesjonalnie, tak jak tutaj mamy studio, nie? TV, kurczę, Heavy. Swoje Chemik Police, nie? Także myślę, że tylko my mamy takie coś. Ale tak już na poważnie, no to myślę, że każda z nas była mega profesjonalistką i to się dało odczuć. I na boisku, i w czasie treningów nie trzeba było chyba specjalnie nikogo tam mobilizować, bo każda wiedziała, jaki jest cel. A co do całokształtu, no to myślę, że mamy tutaj stworzone najlepsze warunki i pod każdym względem no nie mamy na co tutaj narzekać i myślę, że klub pod względem marketingowym, dbania o nas i tym wszystkim jest na najwyższym poziomie. Piękny lukier na koniec. No tak trzeba posłodzić troszeczkę. Hops. Czekaj, jeszcze muszę cię prosić o telefon, który został. Taka posiłka. No. O selfie. Faksem. Możesz z mikrofonem, możesz bez, obojętnie. W każdym razie. Możesz tym bocznym przyciskiem zrobić. Bocznym? Którym? No, tym mniejszym czy większym? U góry. No, tym dużym. Wolę tym, bo... Co on tak wolno chodzi? Wolno chodzi? Zaciął się. Żeś nawciskała. Nie, skasowałam tylko. A tu nie wiem, czy widziałaś, że to pokazuje wiek. Jak przytrzymasz, jestem kobietą 23 lata. Przytrzymaj chwilkę i nie ruszaj. 25 lat. Super. Widziałam pytanie jedno. No i co? Mądra tyś. Czekam, przyjdę do ciebie. Wszystkim. Dobra, ładnie jest. Ale tam jest zaczepione, czy tak ma być takie krótkie? Nie, spoko tu.